A zatem, moi drodzy, mamy to. Równe 200 filmów. I no, cóż ja mogę rzec? To co teraz w tym momencie oglądacie, to przyszykowany specjalny z tej okazji specjał, w którym na dosyć makingowowej zasadzie pozwolę sobie wam przedstawić. Rekwizyty, z pomocą których tworzyłem swoje filmy. Tak więc, hola hola, czekaj. Panie reżyserze. O, Dunderszczyc? A czego chcesz? No właśnie chcę tego, że widzisz tę historię swojego kanału? Przez tyle lat odpuściłeś sobie historię. Odpuściłeś sobie. No co sobie odpuściłem? Odpuściłeś sobie realizowanie pełnoprawnych filmowych produkcji na rzecz gameplayów. Ale że odpuściłem? Nie, po prostu tak się złożyło. No właśnie, i przydałoby się, abyś do tego wrócił czym prędzej. Bo zaraz migały wyjdą z tego wkurzenia. Jak to się mogło stać w ogóle? Ach, no cóż, no to jest skomplikowane. No i generalnie tłumaczyłem to przecież w swoich materiałach na przestrzeni wielu, wielu lat. Regularnie na swoim kanale, że a to prokrastynacja, a to jakieś uwalenie się z obowiązkami szkolnymi. I tak dalej. A ostatnim filmem pełnometrażowym, jaki do tej pory zrobiłem, nie licząc pierwszego, nie licząc prologu, to trzeciego detektywa Rogersa, to był ten Batman i śpiew z Anakondy, opublikowany 4 lata temu. I co? Dumny jesteś z siebie, człowieku? Zresztą niech wypowiedzą się twoi aktorzy z twoich filmów. Zabawki, których używałeś do ich realizacji. Jasne. No, otwórzcie to wreszcie. No, chyba jednak trochę sobie zaczekają. A może by tak coś w zamian? No, powiedz może, jak to było. No więc. No. Z kulisami tych moich filmów. No więc, otworzyło się. No, wreszcie. Ty! Pamiętasz, jak byłem bohaterem twojego pierwszego filmu, który nawet nie ujrzał światła dziennego na YouTubie? Bo zrobiłeś format wezwity, co? No tak, ale. Ale hola, 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 co tu się dzieje? Ty, a ty byłeś moim nemezisem. Przez wszystkie trzy części ci pojedynku, z czego czwarta nawet. Nawet z czego czwarta nie wyszła po polsku. No, ale gdzieś by została na tej PS Vicie. No tak, no.
No, jeszcze SpongeBob był. To ja. O, przepraszam, stary, nie dotykaj mnie. Okej, spoko, nie przeszkadzam. No. W każdym razie. Jak to się stało? Znaczy, no wiemy, jak to się stało, ale powiedz nam. Ale usprawiedliw swoje zachowanie. Debilne zachowanie, w wyniku którego go pierwszych trzech części ci pojedynku nikt ostatecznie przepadł w mrokach zapomnienia, co? To jest tak zwane lost media, No tak, no wszystko zaczęło się przecież w 2014-15 roku. No znaczy do 2014 robiłem, nawet opisałem taką specjalną, no, Wikipedię, gdzie przedstawiającą, jak to się stało, że omawiającą, jak to się stało, omawiającą to, jak prototypowe powstawanie kanału Michał Media i inne tego typu rzeczy. No, że pierwotnie, nie, przed powstaniem tego wszystkiego, go to ja sobie w głowie wszystko wymyślałem i robiłem różne rzeczy. Ostatnią produkcją był Król Julian w Tarapatach, tak łączący w sumie mnie zabawki z bardziej ludzką formą wszystkiego go i tak dalej, ale to już jest zupełnie inna historia. Ważnym jest natomiast, że to właśnie w 2015 roku wszystko się stało, że sprawą waszej dwójki, która może przydałoby się, aby kiedyś powróciła. Ale fajnie, że dane nam się widzieć po tylu latach. A moi widzowie, moich 39 widzów dopiero teraz mam szansę was poznać. No. To pozdrów ich od nas i... Nas i... I prze... As i żeby... I... To... No, to pozdrów ich od nas. Będziemy bardzo ucieszeni. Pewnie! Niech wiedzą, od czego wszystko się zaczęło. Mianowicie wszystko od nas. A potem co? Wojna z potęgą i mocą? Jak tak się nazywał ten film okołowojenny? No tak. A później było... Później był... Nie był Ścigany, który był moim pierwszym filmem na YouTubie. Mniej więcej gdzieś... O tutaj. I naprawdę wiele, wiele, wiele innych produkcji. I naprawdę. I potem to już poszło? Z moim nagraniem rzeczy, oczywiście z przerwą na ten format. Mat, którego. Który jest gdzieś tam nadal w komputerze. Bardzo jesteście cię zawiedzeni tym, w jakim kierunku mój kanał skręcił, co? Oczywiście! Jeszcze musiałeś nas trzymać tam na. Jeszcze do tego musiałeś trzymać nas tam na górze. Abyśmy się kurzyli bez sensu. Dumny ty jesteś z siebie, człowieku? Ej, nie powtarzać po mnie. Nie wtrącaj się, doktorek. Idź łapać Pepe pana dziobaka czy coś. Ech. No. To mogła być twoja reklama, ten bark. No i jakieś inne pytania w zanadto? No, rozproszyło mnie to, jak zdjąłeś butelkę. No więc słuchaj, no to jest więc w takim razie nasz specjał. No i powiedz sobie tak naprawdę szczerze, nie miałeś na niego za bardzo pomysłu, więc wyskoczyłeś. A jakie miałeś na przykład pomysły na niego, co? Żebyśmy się ze sobą bili wszyscy razem? Byśmy podziwiali ten piękny widok, jak twój kanał przekroczył 200 filmów? No, mniej więcej. Pfu, niedoczekanie. Na naszych warunkach teraz wszystko będzie. I dasz na odpowiedzi czas antenowy. Prawda? Prawda, Mariuszu? Marianie, nie Mariuszu. Psz. A! Oszty! A! Ej, przestańcie się bić! A! A! A!
A! No dobra. Ło! To coś jeszcze w zanadto? Tak, my mamy do dodania. My z ekipy Spidermana oczywiście. Chociaż... Nie, muszę zrobić miejsce komuś ważniejszemu. Co? Gdzie ja? Ty! No i co? Gdzie ta moja trzecia część, co? Powstaje. No, by czym prędzej powstała. A wiecie, drodzy widzowie, dlaczego do tej pory nie zostały nakręcone kolejne części, choć scenariusze są raczej gotowe już? Otóż pokażę wam. Dlatego ten rekwizyt zaginął w ciągu ostatnich paru lat i okazało się, że był w reklamówce z grą plaszową Bitwa o Flagę, która była w tamtym... Ten plastikowy budynku, do którego widzę paru innych gości, którzy, że na pewno cię zainteresują. Powiedzmy to sobie szczerze i spójrzmy prawdzie w oczy. Ty musisz wreszcie zrealizować w 100% to, co przyrzekłeś w opisie swojego kanału. Miałeś się zajmować gameplayami i pełnoprawnymi filmami jednocześnie. A jak się skończyło? Wszyscy wiemy! To ten przeklęty... Ty stres pourazowy cię do tego zmusza, a wręcz oczywiście klątwa, która raczej prześladuje. Jak mnie. Jak mnie, doznane przeze mnie demony. No ale, hej, jestem tylko aktorem wcielającym się w rolę. Którą w dodatku przepisujesz, jest znanym aktorom, prawda? Ale dobra, nie psuję konwencji. Wszak to jest tylko specjał, prawda? Oczywiście! No dobra, to ja w takim razie... Idę ze swoją walizką? Już się stąd zabieram. Nie zabierasz się wcale. Ha. No co, nie spodziewałeś się mnie tutaj, prawda? A! W sumie to znalazłoby się miejsce dla wszystkich z nas? Pewnie. Możecie się poprzeglądać. Tylko nie wszyscy naraz. No dawaj, wyłazić. A! Ten koleś jest nam coś winien. Dokładnie. A póki co my sobie solidnie poczekamy. No i tak to się wszystko rozwinęło przez te wszystkie lata, no. Tutaj jakieś filmy. My pełnometrażowe. Podchodzące bardziej pod Van Wick, Batmany, ekipa. Z czego przynajmniej oczywiście najważniejsze pozycje pozwolę sobie tutaj wam przedstawić w postaci ci tych tutaj koleżków. No a właśnie, gdzie jest Batman? No, jest w tamtym pudełku. Które w sumie chciałbym otworzyć, ale z drugiej strony... Jest już po godzinie praktycznie 24. I tak, teraz to przyznałem. Jest po godzinie 24, czyli za późno zwyczajnie. Dane mi było nagrać. Dane mi jest nagrywać ten specjał. No ale cóż innego poradzić? Skoro tak wyszło i no czuję się z tego powodu trochę zestresowany. No i tak samo jak wy wszyscy. No trochę niezręcznie wyszło, wiem, ale... Coś z tego wyjdzie, tylko wykażcie się cierpliwością. Swoją drogą, wojna robotów? Tak! To my! I my też jesteśmy tobą zawiedzeni. Pomylić
Pomylić króla Wielkiej Brytanii z prezydentem. Pomylić. Nie znać tego, jaki ustrój panuje w Wielkiej Brytanii, niż że jest tam monarchia, a nie prezydentura, w sensie, że jest król, a nie prezydent? Żałosne. Zgadzam się w 100%. No, zaczynałem wtedy w bardzo młodym wieku przecież. Przecież te rzeczy robić. Ile miałeś wtedy lat? 12? Tak, 12 miał. A teraz ile masz? Powyżej 20. No, czy to ty młody byk jesteś? Masz jeszcze sporo przed sobą. Pewnie, pewnie. Tutaj jakieś inne rzeczy się wydarzyły. Tutaj właśnie a propos tego Playmobila był Jeff, zabójca na wolności. Detektyw Rogers był dopiero na końcu tego wszystkiego. No jeżeli tak z kolei, no jeżeli chodzi o kolejność, to kojarzę przede wszystkim pierwsze filmy, jeżeli chodzi o te nagrywane właśnie Witą, bo na PSVicie wszystko się oczywiście zaczęło, a potem dopiero przeszło się na aktualne telefonowanie. Sniper Ops film przydałoby się kiedyś dokończyć, ale póki co nie teraz. No właśnie, jeszcze tak a propos. Hej! Hej! Na Diego nie patrz, on jest nieważny. Pewnie, o! No, czegoś ode mnie chcecie? Tak! Tutaj ktoś jest, kto chciałby z tobą pogadać. Ja jestem tylko naukowcem, nie zwracaj na mnie uwagi! Jestem Indianą Jonesem prowizorycznym. To ja, Jason Statham, według twojej interpretacji. No, to kiedy ten... To kiedy ten Sniper Ops film? Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, nie wszyscy naraz, nie wszyscy naraz, bo widzę, że tutaj trochę denerwująca atmosfera ma miejsce. No, co ty nie powiesz? Jak ja ci przywalę, to... Okej, ja rozumiem. Tak wiem, zawiodłem was wszystkich przez te lata. Ale obiecuję, że wrócicie za niedługo w glorii i chwale. Tym bardziej, że będzie mi dane odhaczyć. Za sprawą odhaczenia przeze mnie pewnych moich czysto osobistych. No, zaległości, po których dopiero odhaczeniu będzie mi dane mieć wreszcie święty spokój. Tak, ja, no oczywiście, tak, rozumiemy. I choć już to jest sarkazm, to nie, jak najbardziej. Ktoś jeszcze z was chce się tutaj dołączyć? Przeprosiny przyjęte, jasne, nie masz się o co martwić. O kurde! A! Potknąłem się, wybacz. No właśnie, zobacz. Same gameplaye, z czego Batman i Szpiedza na kody zostali zapowiedzieni... Nie na początku roku, ukazali się dopiero na przełomie 2019 i 2020. A po prologu znowu wrobionego? Nic! Widzisz, co tu się stanęło? Tak, wiem, widzę i bardzo za to was wszystkich przepraszam. W porządku. Fajnie, że mogliśmy się jeszcze raz zobaczyć po tylu latach przy okazji tego specjału. A właśnie, z kolei co ze specjałem na 100 filmów? No, wtedy jeszcze nie było za bardzo licznika na YouTubie to pokazującego. Ważne na to jest, że udało mi się w taki oto bardzo charyzmatyczny sposób uwzględnić, uwiecznić te bariery 200 filmów. A wy co? Tak więc co? No tak jak mówię, jest po godzinie 20, ja nagrywam to po godzinie 20.
Ej, a wy tutaj mi wyskoczyliście jako jakaś nocna taka mara. Mając na celu upomnienie mnie. Abym wrócił na właściwe tory prowadzenia swojego kanału. No, obyś wrócił, wasz mość. Tego ci życzymy. Bo jeśli nie, to skoczysz z ręką w nocniku, a nawet gorzej. Si, si, senior. Jako bandyta dobrze ci radzę. Nie skocz jak ja. Czyżby, że się w kryminale jest spoko? Zamknij się, zakapa. No i tak się to, drodzy widzowie, prezentuje właśnie. A przypomnijcie mi, ile lat też przy okazji z istnienia, oczywiście, nie mojego kanału w tym momencie zaliczyliśmy? Nie no, ty sam przecież dobrze wiesz. 6! A właśnie, no to co teraz robimy, mogłoby być wspaniałym też specjałem na... Z okazji 8 lat! Bo 8 lat tak naprawdę jesteśmy na YouTubie przecież z tobą, a właściwie ty jesteś, bo nas... No właśnie. No, po tych 8 latach, z okazji 8 lat, w kwietniu, na 8 lat rocznicy kanału powinien być zrobić taki specjał, a nie dopiero przy 200 filmach, ale fajnie, że wreszcie jakikolwiek zrobiłeś. No, fajnie, fajnie. Czyli co, ustawiamy się wszyscy w rząd? On razem z Batmanem, no, do wspólnego zdjęcia? Albo przynajmniej do oglądania tego biegnowego dniku? Jasne, tylko najpierw niech wszyscy się ustawicie, a może zrobimy to jutro rano, dobrze? Dobrze, dobrze, nie stresujemy cię. W ogóle to gdzie jest? Na koncercie, zaraz wróci. A, dobra. No to co? Ale kwestia jest taka, że się wkrótce, no nie chcę nic mówić, ale przeniesiemy z tego mieszkania przynajmniej na pewną chwilę. Więc nie wiem, czy pójdzie tak gładko realizacja filmu trzeciego o twoich przygodach ostatniego. Poczekam. No, to bardzo mnie cię cieszy. A póki co, wyczekujcie serii z Pars. Widzimy się już za niedługo. Jak Bóg da, to pod koniec, nic tego miesiąca. Za Dunderszczyc. Będący też sobie Gordonem. Z Batmana właśnie. Jak się uda, to widzimy się. No, powinno się udać. Widzimy się pod sam koniec września. A póki co, na przeddzień ostatniego dnia września, macie ten oto specjał. Tak więc powiedzcie wszyscy, że pozdrawiacie. Pozdrawiamy cię, Plutko! I my też z całego tego rozsypu. Tutaj układanki, której nawet dzisiaj nie chcę sprawdzać. Bo zbyt duży chaos się tutaj dzieje. A skoro mowa przy chaosie, nie zapomniałeś o nas? To my jesteśmy tymi najemnikami z Batmana po drugiej stronie prawa, którzy chcieli zniszczyć Gotham. O! Dam, dam, dam! I oto ja. I am Batman. O. Batman, dobrze, że się znalazłeś. No. No i co? No i co? Ser. Ale rozumiesz, że nie zrobisz nam zdjęcia? No nie, ja to nagrywam. Tak więc co, no, wyczekujcie cierpliwie kolejnej ostatniej już części detektywa Rogersa. Pewnie! I ogólnie powrotu do regularnego robienia filmowych marek, a ja tymczasem dziękuję za oglądanie i pozdrawiam was cieplutko, tych wszystkich tutaj bohaterów. W tym nawet z tych tutaj, a ja jestem Joey Maximilian, szef organizacji Anaconda, tak jak dobrze wiesz. Kto oglądał, ten wie właśnie, więc nieważne. Ale wiecie, o co chodzi, no mnie też oczywiście względnie, hej, hej. A ja jestem
A ja jestem Mr. Foxy oczywiście. Tutaj, hej! Pogromca potworów, Hir! A także Jason. Jeff znaczy się zabójca i... No, zgadnijcie sami, kto. Mówił dla was oczywiście Michał Duński. I tak jak mówię, widzimy się już niedługo w Gameplay Sparse. A będzie jakaś kolejna zaplanowana przez ciebie seria gameplayowa na kanale? Nie, póki co to ostatnia. Zacznę ją we wrześniu, a skończę w październiku. Aha. No to w takim razie... No dziękuję wam za oglądanie, tak czy inaczej tego już 25-minutowego filmu, którego nagrywam wam w innym ciągu praktycznie. Nie w jednym nieprzerwanym ujęciu. Ciekawe ile to będzie ważyło. 6685 wyświetleń przekroczonych i 8 lat istnienia na kanale. No, słusznie zwrócona uwaga przez was tutaj wszystkich, tych, że mógł być to też specjał na kanał, bo bardziej też to może podchodzić do takie wasze, że tutaj zestawienie was wszystkich. Ale to będzie innym razem. Jestem takie bezpośrednie celebracja równych iluś tam lat kanału, no w dniu jego powstania. Zgadzamy się, jasne, tak. Tak więc co, no, dziękuję wam wszystkim 39 póki co subskrybentom za te wspólne 8 lat i 200 filmów. I już niedługo widzimy się w serii Gameplayowej Sparse. I kto wie, może w jakichś innych projektach, z czego no realizacja tego znowu wrobionego będzie dość skomplikowana. Ale to jeszcze czas pokaże, co z tego wyjdzie. A póki co... Proszę bardzo, nieodżałowany kadr ze wszystkimi. Obserwującymi. A przynajmniej i sporą ilością no, z bohaterów moich filmów obserwujących obecny stan mojego kanału. I raczej nie będących, i którzy to raczej nie są z niego zadowoleni, patrząc na to, co się ostatnie czasy na nim znajdowało przez ostatnie 4 lata. A właściwie 3, licząc od 2021. Tak więc... No tak jak mówię, to by było w takim razie na tyle w tym specjalu, z okazji którego, jak widzicie, no porozmawiałem ze swoimi przecież tutaj aktorami swoich filmów pełnometrażowych i z racji czego no pozwolę sobie no w mniej lub bardziej bliższym czasie, prędzej czy później, ze sprawą którego to pozwolę sobie no prędzej czy później wrócić do tych pełnoprawnych produkcji filmowych, a póki co no żegnam się z wami, widzimy się już za niedługo w serii Gameplayowe Sparse. No i to tyle. Dziękuję wam za te 200 filmów i 8 lat, jakie spędziłem z wami na YouTubie, 39 póki co z wami w liczbie 39 póki co przynajmniej póki co na 39 tam właśnie widzów. No i do zobaczenia. Pożegnajcie się ładnie wszyscy. Na razie. Pa. A właśnie. Tak, Indiana. Co z tym PlayStation 4? Chyba tam też masz pewne rzeczy do dokończenia, prawda? Cześć.